Witam Was serdecznie, kochani. Pora na podsumowanie kwalifikacji. No i zacznijmy oczywiście od naszego obozu Williamsa, dlatego że były to dla naszych kwalifikacje dość gorzkie. Z tego względu, że tak, ostatni czas Alensa Strola po wypadnięciu z trasy trochę lepiej Sergej Sirotkin. Znowu dwa ostatnie miejsca. Gdyby nie wpadka Brandona Hartleya, to tak, to byliby na pozycjach 19-20, a tak Brandon umożliwił nam awans o jedną pozycję, ale to tak dobre na przyjdzie potem, natomiast nie jest to jakieś szczególnie pocieszające. Byłem oczywiście na spotkaniach medialnych w Williamsie ze wszystkimi kierowcami. Aureola mi tutaj taka wyszła, ale nieważne. Atmosfera w Williamsie jest taka, mówiąc szczerze, minorowa i generalnie trudno się oprzeć wrażeniu, że zespół jest raczej zagubiony w tym, co się dzieje, chociaż co innego mówi Paddy Lowe. Tak, to spotkanie z Paddy było takie najbardziej popularne, najwięcej dziennikarzy przyszło właśnie w tym momencie, natomiast to, co było interesujące, kiedy się zaczynało, była taka sekwencja Sirotkin, potem Stroll i potem przed Paddy Lowe, i kiedy przyszliśmy na wywiady z tym, na te pierwsze z Sergiejem, to podszedł oficer prasowy Williamsa i tak kładąc dyktafon na stół, to już takie czekał, wiedział, że to będą ciężkie chwile i naprawdę bardzo ciężko się mówi zespołowi o takich dniach jak ten i generalnie o takich weekendach jak ten, a jest to absolutnie weekend katastrofalny. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co mówili o samochodzie i Paddy, kierowcy, bardzo fajne wypowiedzi znowu Paddy'ego o Roberta, dlatego że przyszła dość duża grupa dziennikarzy akurat na spotkanie z Paddym, na Sirotkina i na Strola dość mało, bo dziennikarzy dopiero potem, jak się Paddy pojawił, to przyszło znacznie więcej ludzi, takich bardziej poważnych, powiedzmy. Tak, i było dużo pytań właśnie o Roberta, co było dość sympatyczne znowu. No i tak, Paddy sporo wypowiedzi, powiedział między innymi takie rzeczy. Praca Roberta była bardzo użyteczna, będzie jeździł jeszcze w środę podczas testu. Robert to wspaniały kierowca i wspaniały facet. Jego uwagi po przejechaniu pierwszego treningu były cenne i dają mu punkt referencyjny do pracy, którą ma do wykonania w środę. To ważny element naszego programu ratunkowego. No zgadza się, natomiast no to już tutaj są jakieś tam nadzieje, że być może ten samochód będzie się lepiej prowadził chociaż w środę, dlatego że zwróćcie uwagę, że Robert powiedział po swoich jazdach, że najważniejsze teraz w ogóle jest sprawienie, żeby samochód był lepiej zbalansowany i dużo mówi o tym, że to dla kierowców regularnych i że to będzie dla nich ważne i że trzeba tę pracę wykonać, zanim zaczniemy myśleć o prędkości. Natomiast zadałem to pytanie zresztą Sergiejowi, tak, czy wydaje się, że ten balans to na razie też nie udało się go znaleźć, no i Sergiej tak przyznał i mówił znowu o problemach z samochodem. No tak, więc nawet nie ma, ten etap jeszcze nie został osiągnięty. A zwróć uwagę, następny będzie Grand Prix Monaco w ogóle, więc ja nie wiem, samochód, któremu nie można zaufać tutaj w Barcelonie, w Monaco, to może być masakra, aczkolwiek jest tutaj ten element losowości, że zespół nie wie, gdzie auto będzie szybkie, a gdzie nie będzie szybkie. O tym też było mówione zresztą na tym spotkaniu, że tak do końca nie wiemy, jak to wygląda, gdzie będzie ok, gdzie nie będzie ok, natomiast być może jest nadzieja, że w Monaco będzie lepiej. No cóż, zobaczymy, bo jeżeli auto będzie tak ciężkie w prowadzeniu, a kierowcy mówią, że po prostu nie można mu zaufać, no to w Monte Carlo to jest masakra. Pierwsze, czego chcesz w Monte Carlo, to nie, żeby, znaczy wiadomo, że im szybszy, tym lepszy, ale najważniejsze jest to, żeby auto było przewidywalne i żeby było przyjazne dla kierowcy i proste w prowadzeniu, a nie robiło to, co chce, i żeby kierowca, Robert opisywał tak już po treningach, że kierowca musiał reagować tak odnośnie tego, co się dzieje, nie wiedząc, co się wydarzy i kiedy to się wydarzy. Pani też Paddy powiedział, że Robert prowadził samochód na swój własny sposób i to było widoczne w danych. No tak, niewątpliwie. Sądzę, że ten własny sposób jest dość odmienny od sposobu regularnych kierowców. Pytanie o to. Robert mówił, że samochodem nie da się jeździć. Paddy odpowiada. Inni kierowcy mówili to wcześniej, a nam nie brakuje powagi w podejściu do tego zagadnienia. On sam mówił to po testach zimowych. Wszyscy trzej kierowcy jeździli w przedsezonowych testach i wszystkie problemy, których teraz nie mogę opisać szczegółowo, bo tam dużo mówi, że są problemy, my wiemy, są problemy, nigdy nie powiedział co. To, nad czym pracujemy, było obecne tak wtedy, jak i jest teraz. I Paddy też przyznawał, że brał na siebie winę, także on przez te 12 miesięcy w zespole mógł zrobić więcej i że to jest też jego jakby wina, także że sprawy mają się tak, jak mają, no i że pewnych rzeczy zaniechano, którymi powinni się byli zająć, ale co to było dokładnie, to nie opisywał. I dalej. Informacje Roberta są niezwykle cenne, ponieważ prowadził on tak wiele różnych samochodów, więc jego pojęcie jest znacznie szersze i daje znacznie więcej pewności. Jego punkt widzenia jest mocno ugruntowany. No tak, bardzo dużo doświadczenia, też świetne czucie samochodu. No i też bardzo fajne na temat tego podejścia Roberta do pracy, które Robert deklarował od samego początku i które ewidentnie jest widoczne od strony zespołu. Ja, Paddy Lowe, teraz koncentruję się na osiągach samochodu i wszyscy pracujemy razem jako zespół, wliczając to Roberta.
Wspaniałe w nim jest to, że choć nie udało mu się zdobyć miejsca wyścigowego, co było dla niego wielkim rozczarowaniem, zaakceptował funkcję kierowcy rozwojowego i bardzo się w nią zaangażował. Mam na myśli 110% zaangażowania, entuzjazmu, poświęcenia. Wszystko, co robi, skupia się na tym, jak może pomóc zespołowi, kierowcom, jak poprawić samochód. Nie koncentruje się na własnych ambicjach. Tak tu pracujemy, razem, aby bolid stał się lepszy. Takie, o, podniosły, fajne. Bardzo miło, że tak powiedział Robercie. Tak, robi po prostu to, co mówił. No ale wiesz, to takie podejście do Roberta jest ogromny szacunek. Nawet nie tylko w tych wypowiedziach, ale kiedy prywatnie się widzi, czy tam off the record, jak się mówi, jak tam rozmawia z Robertem, widać ten naprawdę taki ogromny szacunek pod jego do Roberta i takie no, podejście, no, respekt bardzo, bardzo duży na bank. No, Robert tutaj ma bardzo ważną funkcję i jest bardzo doceniany w Williamsie. No i co mówi Paddy Aucie? Mówi dość dużo, ale w zasadzie to samo. Nic konkretnego, tylko po prostu tak. Podkreślał, że zespół wie, co trzeba samochodem zrobić. Aż za bardzo, moim zdaniem, aż tak dość często to podkreślał, że my wiemy, co trzeba zrobić. Szczęśliwie mamy wiele narzędzi i danych i zgromadziliśmy w ostatnich tygodniach szereg różnych dowodów, aby ustalić i bardzo dobrze zrozumieć, co naszym zdaniem należy z tym zrobić. Mamy cel, obszar, który wiemy, że chcemy poprawić. Czyli to jest takie, wiecie, asekuracyjne. To nie mówię, my wiemy, co trzeba poprawić, tylko wiemy, co chcemy poprawić, tak? I naszym zdaniem, co należy z tym zrobić, tak? Więc to tutaj nie ma takiego. I moim zdaniem zespół jest zakupiony generalnie. Tak to wygląda. Szczególnie po komentarzach kierowców to widać. Ale to nie chcę polemizować, ale no, ten obraz, no to nie jest pełny obraz sytuacji, moim zdaniem. Bo dalej Paddy mówi, nie mogę nic zagwarantować, jak ze wszystkim na świecie, w życiu. Ale wierzymy, że dość dobrze rozumiemy, z czego wynikają problemy. W kilku obszarach się zagubiliśmy. Zagubienie. I teraz pracujemy nad tym, aby je właściwie zrozumieć. No i to jest stan Williamsa. Nie za dobrze jest tutaj, a wręcz jest naprawdę dość słabo i nie wygląda na to, żeby to się miało prędko zmienić. To będzie tak losowo. Niektóre, które będą lepsze, niektóre będą gorsze. Tak jak Robert do dziś podkreśla, że do dziś nie wie, na przykład w 2009 roku katastrofalnym dla BMW Sauber, do dziś nie wie, jak to się stało, że w Brazylii byli tak szybcy, tak? I było to podium. Takie rzeczy się zdarzają w Formule 1. Sergiej co mówił? Bo był dziś przed Lansem. Zawsze miło być przed kolegą z ekipy, ale wolelibyśmy być wyżej, generalnie. Staramy się znaleźć poprawki. Teraz czeka nas pewnie walka ze sobą niż z innymi, ale nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda. No tak. Na pierwszy raz nasze auto jest szybsze. Nie pierwszy raz nasze auto jest szybsze na twardszej gumie, bo okno jest większe, tych okno osiągów optymalnych i jest mniej podatna na zewnętrzne czynniki, tak opona. Można, tak, no i wydaje mi się, że znowu, ja uważam, że zespół jest totalnie zagubiony. Sergiej to podsumował tak. My wiemy, że mamy prędkość w aucie, mówił, że ją można wyczuć, tak, że czuć tę przyczepność. Musimy znaleźć sposób na jej wyciągnięcie. No i tak, jeszcze raz dodał, że podczas jazdy nie wiadomo, co zrobi samochód, tak? Więc sytuacja jest nie za dobra, jest tam jakiś kardynalny, poważny błąd, z którym zespół jak na razie jeszcze się nie uporał, być może, nie wiem, jeszcze te poprawki nie działają, po prostu które już te pomysły, które mają, ale to tak nie wygląda. To wygląda na to, że oni tutaj tego będą ciągle szukać, że mają ten program właśnie dla Roberta, na którym bardzo mocno opierają to, jak on będzie jeździł, jakie on zrobi komentarze. I dopiero wtedy się okaże tak naprawdę, czy wiedzą, czy nie wiedzą. Tak to wygląda moim zdaniem, ale okej. Przejdźmy do jakichś weselszych wiadomości. Reszta stawki. Lewis Hamilton, pole position. To była bardzo ciekawa sesja kwalifikacyjna. Wydawało się w pewnym momencie, że Ferrari jest bardzo mocne. Szczególnie Vettel przywalił takie bardzo ładne okrążenie jeszcze w pierwszej sesji. Potem w drugiej był bardzo szybki i nagle w trzeciej... Tada! Było pytanie do Maxa Verstappena podczas spotkania z kierowcami, że nagle... O, tutaj nagle trzech wyciągnęli. Engine, silnik. I od około 4 lat, nie? Od razu powiedział, że tak, że to był jeszcze ten czynnik. Fajna wypowiedź Hamiltona, bo ja wam podkreślałem wielokrotnie, że Lewis potrzebuje dobrego wyniku jak najszybciej, żeby się podbudować, żeby na tej bazie zbudować znowu ten powrót do pełnej formy. I co mówi Lewis po kwalifikacjach? Potrzebowałem tego pole position. Pamiętajcie, że w poprzednim zwycięstwie przyznawał, że to zwycięstwo to było takie no o tyle dziwne, że nie do końca jakby wywalczone, nie to żeby się nie należało, ale no sugerował, że to nie było to i mówił przed weekendem, że to prowadzenie jego w klasyfikacji kierowców jest takie, nazwijmy to papierowe, tak, że ono nie robi na nim wrażenia, choćby dlatego, że jest dużo wyścigów do końca, no ale też dlatego, że trochę przyfarciło z tym prowadzeniem. I tu w końcu it's real, tak, te pole position świetnie wyjeżdżone w ciężkich warunkach o 0,04 sekundy przed Walterim Bottasem, o 0,13 sekundy, czy nie, przepraszam, dycha, tak. 0,1 i 0,03 sekundy przed Sebastianem Vettelem. Bardzo bliskie, ale jednak pewne marginesy. Symetria, dwa Mercedesy.
tada, dwa Ferrari i dwa Red Bulla. Wszystko bardzo ładnie podzielone. Hamilton, potrzebowałem tego pole position. Nie zdobyłem już pole position przez jakiś czas. Było bardzo ciasno między nami, ale się cieszę. Dla mnie jest ważne, żeby znowu znaleźć się na tej dobrej pozycji w kwalifikacjach. Zazwyczaj to jest moja siła. Czyli to jest taki ten moment, ta cegiełka, której Lewis potrzebuje, żeby siebie podbudować. Z jednej strony może nie mieli najlepszego auta, choć też podkreślałem, że moim zdaniem Mercedes, jak Lewis mówił wcześniej, że nie, bo my jesteśmy na pewno najszybsi i tak dalej, zawsze to negowałem, bo moim zdaniem oni to mieli, tylko trzeba to było jakoś odblokować. Czy na stałe to się uda, czy nie? Zobaczymy. Vettel się z tym zgadza. Vettel był trzeci, generalnie był zadowolony ze swojego kółka, tylko nie był zadowolony. Powiedział, że jak zobaczyłem, jestem słup, nie? W Hiszpanii, jak się przejeżdża niemety taki wysoki z numerami. Jak zobaczyłem, że moje imię, nazwisko nie wskoczyło na górę, no to powiedzmy, nie byłem taki szczęśliwy, ale byłem zadowolony z tego kółka, z drugiego. Była jeszcze ciekawa sprawa za panami, ale to za chwilę. Generalnie na konferencji mówił, no po prostu wierzył w to, że tempo wyścigowe będzie lepsze i że generalnie zobaczymy, co będzie na starcie. Jak się nie uda na starcie, to może strategia, że to nie wiadomo, co się za panami zdarzy, tak więc jest generalnie, nie jest tutaj załamany i wierzy, że coś się uda jeszcze w wyścigu wyczarować. Ale poza tym, myślę, że musimy się zgodzić z tym, że dziś byli po prostu od nas odrobinę szybsi. Natomiast jutro sądzę, że będziemy być w tym miksie, tak? W tej grupie, która będzie się liczyła w walce o zwycięstwo. Patrząc wstecz na poprzednie wyścigi, trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch kwalifikacjach oni coś zgubili, czegoś im brakowało. I teraz to odzyskali. Tak, to ich wynik wcale niekoniecznie świadczy o tym, że znaleźli coś nowego. On twierdzi, że raczej odzyskali to, co już mieli. Tak, po prostu wrócili do swojej normalnej formy i też mi się tak wydaje, też się zgadzam z sobą. To są te kwestie właśnie do opon, dostosowania do opon i to jest ta kwestia tego, że Pirelli wprowadziło opony o odrobinę cieńszym bieżniku i to było głównie na życzenie Mercedesa. Tutaj jeszcze tam gdzie w Polikar, jeszcze na jakimś torze, na Silverstone chyba, który ma podobną nawierzchnię. No i była też dyskusja w padoku, czy to aby dzięki temu Mercedes podskoczył i czy te zmiany nie zostały wprowadzone właśnie pod kątem Mercedesa, ale to jeszcze za chwilkę do tego przejdziemy. Red Bulle. Verstappen 5, Ricardo 6, ale ta strata była naprawdę już spora do Mercedesów, bo ponad 6 dych tracił Verstappen, a Ricardo był za nim 2000 sekundy. Tak blisko. Dany. Myślę, że tracimy trochę na prostych, ale mój trzeci sektor był bardzo dobry, a to dobry znak przed Monaco. Max, to nie jest dla nas dobry tor. Zakręty od 1 do 4 idzie się teraz z gazem w podłodze, podobnie jak od 7 do 10. Przez to ważniejsza jest moc silnika. I tutaj znowu podkreślał Max, bez wątpienia, że tracą tak naprawdę na tej mocy i że teraz, kiedy bolidy jeszcze przyspieszyły aerodynamicznie i można więcej łuków przyjechać na pełnym gazie, no to w tym momencie coraz bardziej tracą na silniku Renault. Jak był pytany o te zmiany, prawda, i zapowiedzi, że Renault się pociągnie i perspektywy. I'm still waiting. Po prostu powiedział, ciągle czekam. No i było pytanie, czy co sądzi o tym, że zespół gada z Hondą. To powiedział po prostu, ja wierzę, że zespół wybierze optymalny dla nas silnik i tyle mam do powiedzenia w tym temacie. I słusznie, po co się w to w ogóle wdawać. Siódmy Magnussen powiedział, że czułby się jakby zdobył pole position, a był siódmy, 1,5 sekundy za Lewisem Hamiltonem, więc wyobraźcie sobie, co to jest za przepaść. Ósmy czas Alonso, czyli znowu bardzo ładnie, zresztą szczególnie na swoim torze. Dziewiąty Carlos Sainz pojechał ładnie, szczególnie, że tutaj Hulkenberg 16, ale Hulkenberg miał problem z samochodem, z systemem paliwowym, więc znów no, powiedzmy, że to pole dla Carlosa, oczywiście wywalczone w pełni, ale nie wiemy, jakby było, gdyby Hulkenberg nie miał problemów technicznych, które zresztą Renault myślało, że zostały rozwiązane. Ostatni, 10. Romain Grosjean, czyli nasz kandydat taki do tego, do odsunięcia w najbliższym czasie po tym, co wyprawia. Charles Leclerc jest 15, Gasly 12, bardzo ładnie, znowu, Charles Leclerc 14. Widziałem to kółko na żywo, bo wyglądało mega, mega dobrze, naprawdę chłopak umie jeździć, nie? I widać było, że ogarnia, że wie, co się dzieje z samochodem, chyba już ogarnął te problemy z overdrivingiem, na który się skarżył od początku sezonu, że to on za mocno naciska i muszę powiedzieć, że to było świetne okrążenie, tym bardziej, że Ericsson 17, czyli Leclerc, tak, wszedł do Q2 i jest sklasyfikowany raz, dwa, trzy pozycje wyżej. Gasly 13, Perez dopiero 15, czyli na tym torze Force India, tutaj, gdzie są te zakręty, gdzie jest dużo łuków, znowu Force India wchodzi na swoje miejsce. Przypomnę, tam, gdzie było więcej prostych tradycyjnie, Force India zawsze było bardzo szybkie, na przykład na Monzie, na Spa, tam gdzie jest sporo takiego pędzenia po prostych. Tu, kiedy wchodzimy na tor aero, znowu Force India spada dość nisko. Ok, przejdźmy
do takiej dość dużej ciekawostki, że wielu kierowców, w tym na przykład kierowcy Ferrari, na ostatnie przejazdy założyło opony soft zamiast super soft. Teoretycznie super softy powinny być szybsze. No nie, i tutaj była znowu rozmowa, to szczególnie Max Verstappen podkreślał, że różnice między oponami są zbyt małe. Raz, a dwa też mówił, że opony są zbyt twarde generalnie. Że to nie są te same, to on mówił, nie, to Vettel mówił, że opony są, że to nie są te same opony, mimo tego, że kolory są takie same, tak naprawdę są twardsze niż były. I jak był ten temat w ogóle, co sądzi o odchudzeniu opon, to powiedział, że podoba mu się pytanie, ale nie chce nie odpowiadać, bo to była właśnie twarda dyskusja, czy to pomaga Mercedesowi, czy nie pomaga, ale na razie kwestia softów. Fakt, że i Vettel był tak tuż za Mercedesami na tych softach, więc to nie powinno tak być, co świadczy jeszcze raz o tym, że nie za dobrze działają tutaj opony w wielu samochodach, nawet czołowych. No i tutaj kamyczek w ogródku Pirelli. Sierotkin to tłumaczył w ten sposób, że po prostu to okno, już o tym mówiłem, że okno działania jest o wiele węższe, jest jeszcze węższe na supersoftach niż na softach, nie tylko w Williamsie. W związku z czym o wiele ciężej jest utrafić na supersoftach ten moment, kiedy one będą działały optymalnie, bo to są naprawdę, są kwestie tego, że zajdzie słońce, a nagle w kilku zakrętach już tych opon się nie da dogrzać, a największe problemy mieli właśnie z dogrzewaniem opon. Więc mamy moment, w którym Ferrari na oponach twardszych, które powinny być teoretycznie wolniejsze od tych, nie wiem, minimum dwie dychy, a tak naprawdę 3 do pół sekundy, nagle się okazuje, że wybieram je na ostatni finałowy przejazd w kwalifikacjach. To nie jest normalne. Tutaj coś jest ewidentnie nie tak. Tak nie powinno być. To na pewno nie było w planie. Tak, tego Pirelli nie chciało. Tak, i to jest ta ciekawostka. No i tutaj właśnie mówiłem o tej zmianie opon. Mercedes zapewnia, że ta zmiana nie była pod nich przygotowana i że generalnie chodziło o taki potężny, to był chyba blistering, tak? No generalnie jakieś problemy z oponami, które wychodziły w testach i że to ten. A Max pytany o to, on też uważa, że tam nie ma żadnej konspiracji pod kątem Mercedesa. Powiedział, mówił, it's only 0.4 mm. Jeszcze podkreślał, 0.4 mm, tak mówił podczas spotkania z mediami. Więc tutaj są dwie różne teorie, czy to było bardziej pod Mercedesa, czy nie. Ostatecznie wynik końcowy jest taki, że Mercedes odstawił pierwszy rząd, tak, Hamilton pierwszy, bo to z drugi. Zobaczymy, jakim będzie szło wyścigu. No i szczęście na tym to, że się przesłabo wyprzedza, ale przecież Vettel powiedział już, że pokazał już, że potrafi wyprzedzić Bottasa tak na środku prostej, jadąc dwoma kołami po trawie, więc kto wie, może jest nadzieja na to, że coś się więcej zadzieje. Brandon Hartley, potężny dzwon w treningu, zupełnie niepotrzebny, to wiecie, to są już jego ostatnie chwile Formuły 1 moim zdaniem. Jeszcze nie tylko moim. I mówił tak, to był tak potężne uderzenie, potencjalny największy wypadek, uderzenie jakie miałem w karierze. Widzieliście to pewnie zdjęcie, jak auto jest podnoszone z lewa, dzisiejszy tak silnik zaoł moje namocowanie i zaczyna zwisać. Tada, dziękujemy, do widzenia. Masakra. Nie zdążyli dodać na kwalifikację. No na wyścig pewnie dadzą radę, ale mają przeromane chłopaki w garażu Toro Rosso. I dalej tłumaczę. Często używam tej tarki na wejściu do zakrętu numer 9, tak jak i inni kierowcy. Na tym okrążeniu użyłem jej o 2-3 cm za bardzo. Dotknąłem trawy i myślę, że był tam jakiś rodzaj dziury. I po prostu to mnie obróciło bardzo szybko. Potem byłem już tylko pasażerem. Marginesy są bardzo wąskie. Tak, i bardzo małe marginesy robią małe, niewielkie różnice w przejeździe po linii wyścigowej mogą powodować wielkie konsekwencje. Jak było widać na załączonym obrazku. Dni policzone. Tutaj oczywiście są nadzieje dla nas, tak, że Toro Rosso się zgłosi, tak łapiąc jakiegoś kierowcę do Roberta. Z tego, co ja słyszę, to raczej się zapatrują na Wehrlein'a, który być może wejdzie w Grand Prix Kanady, tak się tutaj mówi. No w każdym razie, no Hartley moim zdaniem, jak czegoś nie wyczaruje, jak jutro nie staje na podium, tak, i nie zdybluje kierowców Red Bulla, to słabo to wygląda. Nie spisuje się, nie, i tutaj nie możemy mieć tego pretensji, bo jeździł lata w Endurance. I to jest inny rodzaj wyścigów, po prostu to nie jest Formuła 1, to nie jest sprint, to nie jest kierowca, który się wcześniej dostał do Formuły 1 i był ku temu powód i teraz nic się nie wymyśli. W ogóle to jest trochę śmiech, jeśli chodzi o program Red Bulla, że wzięli jego, odkopali, a wywali Kwiata, który na pewno by sobie radził lepiej od niego, co do tego nie mam wątpliwości. I teraz jeszcze jak z tego, co się mówi, jakby sięgają po Wehrlein'a. I tu upada ten mit wielki, wspaniałego programu Red Bulla, kierowców, to są mądrzy, nie? Większość kierowców ich Red Bulla, którzy długo byli w ich programie, to są kierowcy, którzy nic nie osiągnęli. A ci, co się osiągnęli, zostali wciągnięci zazwyczaj do programu Red Bulla dość późno. Kiedy już było wiadomo, tak, to nie od młodego, tylko kiedy było wiadomo, że będzie z nimi dobrze. Była też ciekawa podczas konferencji na temat zmian na sezon 2019 i padło pytanie, znaczy chodziło generalnie o to, żeby przyspieszanie było łatwiejsze i też padło pytanie o to, jak im się podoba, że samo wolniejsze o 1,5 sekundy. Zacznę od tego, co powiedział Vettel pod koniec tak naprawdę, ale to jest świetne przewinienie.
Myślę, że powinniście pytać nas, czego potrzebujemy, aby wyprzedzać. To my jeździmy. Nie mówię, że wiemy wszystko o inżynierii i konstrukcji samochodu, ale wiemy, jakie to uczucie jeździć tymi bolidami i czego trzeba, aby wyprzedzać, ale nas się nie pyta. Mówiłem o tym wielokrotnie, że kierowcy są gwiazdami, my ich oglądamy, podziwiamy, kiedy przychodzi co do czego, nie są słuchani i są tak naprawdę na marginesie życia, jeśli chodzi o politykę i technikalia. Pytałem o to Padiego Lau, powiedział, my tam słuchamy, ale oczywiście my to musimy rozwiązać od strony inżynieryjnej i to jest nasza jakby kwestia i nasza sprawa. Kierowcy nie czują się słuchani i to samo mówił zresztą Ricardo na pytanie. To samo. Natomiast zaczęło się od tego, co sądzicie o tym, że bolidy na sezon 2019 będą wolniejsze o 1,5 sekundy. Luis, jest jak jest. Nie sądzę, że to szczególnie dobre w sporcie, który cały czas się rozwija technologicznie, żeby nas spowalniać. To nie zrobi absolutnie żadnej różnicy, jeśli sprawicie, że będziemy jechać o 3 sekundy wolniej, czy 1,5 wolniej. To nie sprawi, że ściganie stanie się lepsze. My wszyscy chcemy jechać szybciej. Chcemy się poprawiać, rozwijać technologię, przesuwać granice i limity. W tym roku łamiemy rekordy okrążeń i to niesamowite, jaką mamy technologię. Za rok powinniśmy być więc przynajmniej równie szybcy, co w tym roku. Bo to właśnie sprawia, że wyścigi są lepsze, w mojej opinii. Kierowcy nie są szczęśliwi, że będą te wolniejsze i uważają, że można inaczej rozwiązać problemy z wyprzedzaniem. To jest twoja dyskusja. Vettel. Tak, zgadzam się, bo od razu kontynuuję. Dla mnie wygląda to trochę komicznie. W 2009 roku postanowiliśmy, że będzie mniej aerodynamiki, a poprawi się ściganie. A w praktyce niewiele się zmieniło. Czy ja wiem, trochę tam się poprawiło jednak. Chociaż akurat przed 2009 ściganie było zajebiste, nie? Przed 2008 sezonie jeden z najlepszych w historii, więc tutaj ma rację. Potem uznaliśmy, że samochody są za wolne, więc poszliśmy w drugą stronę. Niech będzie więcej aerodynamiki i niech wygląda to bardziej spektakularnie. Kierowcy odpowiedzieli, dziękujemy bardzo, to nam się podoba. Większe wyzwania. Po wyścigach widać, że jesteśmy bardziej wyczerpani. A teraz znów pomysł. Sprawmy, żeby jechali wolniej. Nie wiem, skąd to się bierze. Jakbyśmy płynęli do Ameryki i 100 razy zmienili kierunek. To by się w sumie zgadzało, bo wiecie, kiedyś nie było trójkątnych żagli, tylko były gaflowe, czyli że potrzebowało wiatru z tyłu, więc trzeba było napieprzać z zygzakami. Ale chyba Forma 1 już to nie jest potrzebne w XXI wieku. No nieważne. Hamilton się wtrącił. Czy to nie ci sami ludzie cały czas podejmują te decyzje? Ta sama grupa? Za każdym razem, gdy przepisy idą niekoniecznie ku lepszemu? Może dlatego. Kto wie, może dlatego. No nic, a może trzeba słuchać kierowców. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie. Dzięki wielkie za kolejnego vloga i myślę, że do zobaczenia jutro, a tymczasem odmeldowuję się. Ciao.